Witam serdecznie w trzeciej lekcji wideokursu oprogramowania aplikacji dla systemu Windows 10. Lekcja ta będzie poświęcona zagadnieniom dotyczącym programowania adaptywnego i w szczególności w pierwszej części zostanie omówiona klasa Visual State Manager, która umożliwia definiowanie i zarządzanie stanami wizualnymi kontrolek. W kolejnym etapie pokażę Państwu, jak wykorzystać wyzwalacze styli wizualnych komponentów na przykładzie klasy Adaptive Trigger. W kolejnym etapie omówię bezwzględne i względne pozycjonowanie kontrolek oraz w jaki sposób dopasować pozycję kontrolek do rozmiarów konkretnego wyświetlacza. Następnie pokażę, w jaki sposób można dostosować cały widok do konkretnej platformy oraz jak można wykorzystać, dostosować specyfikę platformową aplikacji, czyli jak można sprawdzić, czy dane funkcjonalności platformy Windows są dostępne na konkretnym urządzeniu. Do tego celu służy klasa API Information. Wobec tego na potrzeby pierwszej części lekcji, czyli przedstawienia właściwości klasy Visual State Manager, skorzystam z projektu nowej aplikacji. Tutaj przed rozpoczęciem lekcji przygotowałem sobie projekt o nazwie Programowanie Adaptywne 1 i w głównym widoku aplikacji zdefiniowałem sobie dwa style dla przycisków. W kolejnym kroku chciałbym uzupełnić widok w taki sposób, aby był on złożony z dwóch przycisków i dzięki temu chciałem zaprezentować, w jaki sposób wykorzystywać stany wizualne przycisku, czyli w jaki sposób można przełączyć przycisk z jednego stanu do drugiego. W każdym z tych stanów wizualnych przycisk jest określony zestawem właściwości, czyli property setterami, które są zdefiniowane w ramach domyślnego stylu dla przycisków. Oczywiście przy okazji pokażę Państwu również, jak można podejrzeć te domyślne definicje styli. Jednak zanim do tego przejdziemy, uzupełnimy widok aplikacji o dwa przyciski, które zostaną umieszczone w ramach kontrolki grid. Z tego powodu uzupełniam deklarację kontrolki grid o grid row definitions i skonfiguruję kontrolkę grid w taki sposób, aby była złożona z dwóch wierszy. Wobec tego pierwszy będzie miał wysokość automatyczną, natomiast drugi wypełni całą dostępną przestrzeń. Wobec tego deklaruję sobie pierwszy przycisk. Jego etykietą będzie napis Change Visual State i dodatkowo będzie on wykorzystywał metodę zdarzeniową button click. Natomiast w przypadku drugiego przycisku zdefiniuję jego nazwę, ponieważ będę do niego się odwoływał po nazwie, z tego powodu, że klasa Visual State Manager udostępnia statyczne metody, które właśnie umożliwiają zmianę stanu wizualnego danej kontrolki, którą reprezentuje się za pomocą jej nazwy. I dodatkowo w sposób jawny wskazuje styl tego drugiego przycisku za pomocą poznanego już atrybutu style. I ten styl, który utworzyłem wcześniej, nazywał się Red Button. W kolejnym kroku muszę jeszcze wskazać, że ten drugi przycisk będzie znajdował się w drugim wierszu kontrolki grid. Po zakończeniu deklaracji widok projektowania został uzupełniony o dwa przyciski. Pierwszy z etykietą Change Visual State, natomiast drugi nie ma żadnej etykiety i przypomina kwadrat, czerwony kwadrat, co jest zgodne z deklaracją przygotowanego wcześniej stylu. Wobec tego jedyne, co zostało do zaimplementowania, no to metoda zdarzeniowa button click. Wobec tego przechodzę do jej definicji i w ramach tej metody skorzystam ze statycznej funkcji goToState klasy VisualStateManager w taki sposób, aby przełączyć tryb wizualny przycisku do stanu pressed. Wobec tego dla ułatwienia zdeklaruję sobie prywatne pole, które będzie informowało mnie, czy przycisk znajduje się w stanie pressed. I tutaj zaimplementuję sobie prostą logikę, która sprawdzi, czy
czy przycisk, czy zmienna isPressed ma wartość false. Jeśli tak, to skorzystam z klasy Visual State Manager oraz udostępnionej przez nią metody GoToState w taki sposób, aby przełączyć stan wizualny przycisku o nazwie ButtonRed do stanu o nazwie Pressed. Dodatkowo funkcja GoToState przyjmuje jeszcze jeden argument, który pozwala zdefiniować, czy podczas zmiany stanu wizualnego mają być użyte przejścia wizualne, czyli tak zwane animacje. W pierwszym przypadku wyłączam te przejścia, natomiast w drugim przypadku, jeśli zmienna isPressed ma wartość true, to powracam do domyślnego stanu wizualnego, który jest nazywany normal. Wobec tego, podobnie jak poprzednio, wykorzystuję do tego celu metodę GoToState. Zmieniam tylko nazwę stanu na normal i wymuszam użycie przejść. I w kolejnym kroku jeszcze muszę zmienić wartość zmiennej isPressed, czyli piszę isPressed jest równe not isPressed. Po zaimplementowaniu tej funkcji zdarzeniowej możemy przystąpić do uruchomienia aplikacji. Aby zaprezentować działanie tego przykładu, uruchomię aplikację z wyłączonym trybem debugowania, aby pozbyć się liczników diagnostycznych. I teraz po kliknięciu przycisku z etykietą Change Visual State nastąpi wywołanie metody GoToState klasy Visual State Manager, co powoduje zmianę stanu wizualnego czerwonego przycisku. Ponowne kliknięcie przycisku spowoduje przywrócenie normalnego stanu wizualnego przy użyciu animowanych przejść. Widzimy, że działa to tak samo, jakbyśmy kliknęli przycisk, czerwony przycisk lewym przyciskiem myszy. On na chwilę jest przełączany w tryb Pressed, po czym ten tryb jest wyłączany na rzecz trybu stanu wizualnego normal. I teraz powstaje pytanie, skąd wiedziałem, że te konkretne stany wizualne kontrolki button nazywają się właśnie normal oraz pressed. Można to odczytać z definicji domyślnych styli dla kontrolek. Aby ją zobaczyć, zamykamy aplikację i przechodzimy do deklaracji widoku. Teraz jak uzyskać dostęp do tych domyślnych deklaracji? Tutaj widać, że w przypadku, gdy definiuję styl dla przycisku z użyciem rozszerzenia Static Resources, pojawiają tutaj się pewne style, których nie zdefiniowałem. Tak naprawdę w ramach tego widoku utworzyłem jedynie styl o nazwie Red Button, a oprócz tego mam jeszcze kilka dodatkowych styli. Wobec tego wybierzmy jeden z nich, na przykład Ellipsis Button, i kliknijmy prawym przyciskiem myszy na niego i wybierzmy opcję Go to Definition. Spowoduje to otwarcie pliku o nazwie Generic Zone, który jest w zależności od instalacji jest zlokalizowany zazwyczaj na dysku C we wskazanej tutaj lokalizacji, i ten plik zawiera deklarację wszystkich domyślnych kontrolek dostępnych na platformie Windows. Jeśli tutaj sobie przestudiujemy deklarację tego stylu, to widać, że w pewnym momencie natrafimy na wzór, taki no, domyślny wzorzec kontrolki, template, który właśnie definiuje stany wizualne kontrolek za pomocą klasy Visual State Manager. I widzimy, że w tym przypadku mamy kilka stanów. Podstawowym jest normal, który w zasadzie nie zawiera żadnej definicji, gdyż jedyne co ten stan robi, to przywraca domyślne formatowanie przycisku. Oprócz tego mamy jeszcze jeden stan wizualny, który się nazywa pointer over, i widzimy, że on jest zdefiniowany za pomocą klasy storyboard, która uaktywnia odpowiednie animacje. W dalszej kolejności mamy właśnie wykorzystywany przeze mnie stan wizualny o nazwie pressed i dodatkowo mamy jeszcze stan wizualny disabled. Właśnie stąd, na podstawie tej deklaracji pliku generic zone, wiedziałem, że przycisk ma właśnie takie stany wizualne. To jest w przypadku jeszcze tego pliku generic zone warto dodać, że jeśli zachodzi konieczność zmodyfikowania jakichś wybranych parametrów kontrolki,
to możemy je właśnie przeciążyć, te domyślne deklaracje możemy przeciążyć poprzez lokalne modyfikacje danego stylu. W szczególności możemy po prostu skopiować deklarację konkretnego stylu dla danej kontrolki, wkleić go do zasobów widoku czy naszej aplikacji i zmodyfikować odpowiednie parametry. Dziękuję bardzo za uwagę. Żądny wiedzy? Subskrybuj kanał wideopoint.pl. Śledź nas na Instagramie i Facebooku.